Wśród słuchaczy kanału kryminalnego z pewnością jest wielu tych, którzy mieli okazję oglądać film Amok w reżyserii Kasi Adamik. To produkcja z roku 2017 opowiadająca o autorze, który w swojej książce dokładnie opisał pewne morderstwo. Po czasie okazuje się, iż przedstawiona przez niego historia jest łudząco podobna do rzeczywistego przypadku zabójstwa, którym przed laty zajmowali się wrocławscy policjanci. Na tym jednak skończę opis filmu, gdyż być może jest wśród Was ktoś, kto jeszcze go nie widział i po wysłuchaniu tego podcastu chciałby to nadrobić. Amok możecie obejrzeć na bardzo popularnej platformie filmowej. Nie jest to jednak całkowita fikcja, gdyż historia, której dotyczy film, wydarzyła się naprawdę. Jest grudzień 2000 roku. Z Odry w okolicach Głogowa policjanci wyciągają zwłoki mężczyzny. Jego ciało jest skrępowane, a na głowie znajdują się liczne obrażenia. Zaginiony wcześniej mieszkaniec Wrocławia, który okazał się być ofiarą, nie zginął jednak od uderzeń czy pobicia, ale od utonięcia. Niestety przez ponad rok nie wykazano żadnych postępów w tej sprawie, dlatego też zdecydowano o jej umorzeniu. Po kilku latach w jednej z książek kryminalnych nowy zespół policyjny znajduje pewne elementy, które łączą fikcyjną historię z niewyjaśnionym morderstwem. Autorem powieści był Krystian Bala. Mężczyzna urodził się 1 stycznia 1974 roku w Chojnowie, w województwie dolnośląskim. Ukończył kierunek filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, po studiach przez pewien czas podróżował po świecie, między innymi po Europie, Azji czy po Stanach Zjednoczonych. Jeden z jego profesorów określił go jako osobę, która przykuwa uwagę swoją wiedzą, inteligencją i wyglądem. Był także założycielem koła filozoficznego i świetnie władał językiem angielskim. Jedną z jego pasji było również wędkarstwo. Pod koniec lat 90. wystąpił w charakterze zapalonego wędkarza w materiale TVP Wrocław. Krystian Bala nie decyduje się na doktorat i po studiach zakłada firmę zajmującą się sprzątaniem centrów handlowych, która jednak dość szybko upada. W 2003 roku wydaje książkę pod tytułem Amok, która przez wielu uważana jest za nieco awangardowy, narcystyczny bełkot pełen wielu wulgarnych opisów. 4 lata później Bala zostaje skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Dariusz J. był wrocławskim przedsiębiorcą, właścicielem agencji marketingowej. Zaginął 13 listopada 2000 roku. Ostatni raz widziany był około godziny 16, gdy wychodził z pracy. Kobieta pracująca w jego firmie zeznała, iż zobaczyła go wówczas w towarzystwie 2 mężczyzn, jednak nie udało się ustalić, kim byli. Jak później się potwierdziło, Janusz J. faktycznie opuścił biuro około godziny 16. Wspomniane osoby widziała jeszcze jedna pracownica, ale niestety nie umiała podać ich dokładnego rysopisu. Darek nie wrócił tamtego dnia do domu. Zaniepokojona żona obdzwoniła wszystkich znajomych i przyjaciół z pytaniem, kto i gdzie widział go po raz ostatni. Witold, jego kolega ze studiów, powiedział, że w dniu zaginięcia Darek zaczepił go w centrum handlowym i chwilę ze sobą porozmawiali. Sugerował, że przyszedł kupić wino. Mogła być wtedy godzina 17 lub 18. Nie wyglądał na wystraszonego, był raczej zmęczony. Po upływie miesiąca we wsi Chobienia, czyli około 100 km od Wrocławia, dokonano strasznego odkrycia. Wędkarze wyłowili z Odry ciało Dariusza J., które związane było w tak zwaną kołyskę. Ten sposób kneblowania miał utrudnić ofierze wykonywanie jakichkolwiek ruchów, a każda próba poruszenia się powodowała podduszanie. Badania zwłok wykazały, iż Dariusz J. miał być bity i głodzony przez kilka dni. Poza tym nie odnaleziono żadnych dowodów, narzędzi zbrodni czy śladów DNA.
Przełom w sprawie nastąpił dopiero w 2005 roku, kiedy to policjanci natrafili na nowy trop. Rozpoczęli poszukiwania telefonu komórkowego, którego nie było wcześniej przy zwłokach mężczyzny. Znaleźli go u pewnego przedsiębiorcy z Pruszkowa, który kupił go w internecie. W ten sposób odszukali aukcję internetową z 17 listopada 2000 roku, której przedmiotem była Nokia 3210, wystawiona na sprzedaż przez niejakiego Chrisa B. Postać o tym samym imieniu była głównym bohaterem książki Amok, wydanej w 2003 roku. Okazało się, że jej autor, Christian Bala, sprzedał telefon 4 dni po zaginięciu ofiary. W dodatku na tej samej stronie internetowej próbował kupić podręcznik do kryminologii. Jeszcze kilka lat temu w jednym z wywiadów przeprowadzonych w więzieniu Bala kategorycznie zaprzeczał, że telefon zabrał Dariuszowi J. Zarzekał się, że posiada w tej kwestii nowe dowody, m.in. rachunek z Lombardu, w którym rzekomo miał dokonać zakupu. Telefon został jednak zidentyfikowany w 2005 roku na podstawie numeru e-mail. Biegły z dziedziny telekomunikacji potwierdził, iż należał on do ofiary. W trakcie rozprawy apelacyjnej pełnomocnik Krzysztofa Bali przyniósł do sądu 2 takie same telefony komórkowe z identycznym numerem e-mail. To miało być dowodem, że fabryczne ustawienia można sfałszować. Wspomniany przed chwilą biegły podtrzymał jednak swoje zdanie. Policjanci zajmujący się sprawą telefonów wkrótce trafiają na blogi prowadzone przez Krystiana, na których umieszczał fragmenty swojego dzieła, a także na wydany przez niego amok. Jaki był książkowy Chris B? Z pewnością był typem człowieka, który nie stronił od alkoholu, awantur i przygodnego seksu. W jednym z rozdziałów zabija swoją kochankę, a dowód zbrodni w postaci noża sprzedaje w internecie. Oto fragment książki. W białych rękawiczkach wychodzę na ulicę Paryża. Uśmiecham się do ludzi i jestem spokojny jak nigdy dotąd. Za 7 lasami, za 7 górami. Porzucam sznur odcięty od szyi Marii. Japoński nóż sprzedaję na internetowej aukcji. Udaję przed samym sobą, że byłem wirtualną postacią z komputerowej gry. Kolejny wycinek z książki, który mógłby wskazywać na podobieństwo między Chrisem a Christianem, odnosił się do kradzieży kościelnej figurki. Bala dopuścił się tego jako młody chłopak, kiedy to po jednej z imprez wraz z kolegą wszedł do kościoła w rodzinnym Chojnowie i przywłaszczył sobie figurkę świętego Antoniego. To jednak nie fragmenty książek powiązane z rzeczywistymi wydarzeniami były głównym dowodem w sprawie. Okazało się, że Christian Bala miał bardzo silny motyw zbrodni, a mianowicie był chorobliwie zazdrosny o swoją żonę Stanisławę. W trakcie śledztwa ustalono, że pomimo uczucia, jakim darzył swoją partnerkę, wielokrotnie spotykał się z innymi kobietami, co wraz z jego pociągiem do alkoholu miało stanowić powód późniejszej separacji. W mailach do żony pisał: nigdy nie dopuszczę, aby mój syn mówił tato do któregokolwiek z twoich gachów. Czy ten twój internetowy Casanova obiecał ci świetlaną przyszłość w robotniczej dzielnicy swojego miasteczka? Bala nie mieszkał już z żoną, kiedy doszło do zabójstwa. Mimo tego wiedział o jej romansie z ofiarą Dariuszem J., o czym kobieta wspomniała podczas zeznań w prokuraturze. Dodała, że jej mąż miał także informacje o ich spotkaniu w jednym z wrocławskich hoteli. Christian Bala miał pewnego razu grozić swojej żonie i krzyczeć na nią. Interweniować miała także policja. Stanisława nie chciała jednak zeznawać podczas rozprawy, co oznaczało, że jej wcześniejsze zeznania są nieważne. Mimo wszystko akt oskarżenia został oparty m.in. właśnie na nich. Ponadto była księgowa z firmy Christiana Bali zeznała, że szef dzwonił do niej i wypytywał o kochanka swojej żony, o to, gdzie pracuje i gdzie znajduje się jego firma. Po latach skazany powiedział, że jego była pracownica chciała się na nim zemścić z powodu odrzucenia.
ustalenia biegłych nie sprzyjają wersji Bali. W dzień, w którym zaginął Dariusz J., ktoś zadzwonił do jego firmy z pobliskiej budki telefonicznej, ulokowanej przy skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Zielińskiego we Wrocławiu. Rozmówca chciał zlecić wykonanie banerów reklamowych i poprosił o numer telefonu do właściciela agencji. Billingi wskazywały, iż z tej samej karty telefonicznej wykonano również połączenia m.in. do rodziców ofiary. W zeznaniach opisana została jeszcze jedna sytuacja, która wpłynęła na opinię o sprawcy jako chorobliwym zazdrośniku. Chodzi o noc sylwestrową 2000-2001, podczas której miało dojść do sprzeczki między małżonkami. Krystian był wściekły, że jego żona rozmawia z barmanem. Znajomi, którzy próbowali go uspokoić, zeznali, że ich kolega był bardzo wzburzony i zachowywał się jak w amoku. Podobno miał również grozić barmanowi, wspominając coś o linach i sznurach. Autora książki aresztowano w 2005 roku. 2 lata później uznano go za winnego morderstwa i skazano na karę 25 lat pozbawienia wolności, choć do niczego się nie przyznał. Sąd stwierdził, że nie ma wystarczających przesłanek do uznania oskarżonego za sprawcę, dlatego skazano go za kierowanie całym występkiem i zlecenie zbrodni. Choć nie było twardego dowodu na to, że brał w niej udział, to poszlaki przedstawione przez prokuraturę uznano za wystarczające. Chodziło m.in. o niezbyt udany test wykrywaczem kłamstw czy początkowe przyznanie się do winy, z czego oskarżony później się wycofał. Bala zażądał powtórzenia wspomnianego testu, podczas którego próbował stosować psychiczne zakłócenie zapisu. Wymyślał odpowiedzi najdalej odbiegające od sedna sprawy, co powodowało ich opóźnienie, które już ponad 100 lat temu było uznawane przez psychologów jako dowód na kłamstwo. Zostałem skazany przez układ zamknięty niedouczonych chamów w todze, mówił Bala w wywiadzie, jakiego udzielił na łamach superwizjera TVN kilka lat temu. Jaki obraz sprawcy wyłania się z akt procesowych? Według biegłych sądowych Krystian Bala był osobą ponadprzeciętnie inteligentną. Miał skłonności narcystyczne, sprawiał wrażenie egoisty i nie liczył się z uczuciami innych ludzi. Nie pasował jednak do portretu mordercy psychopaty. Używał bardzo bogatego słownictwa, często nawiązywał w swoich wypowiedziach do filozofii. A na salę przesłuchań przychodził zawsze przygotowany, mając ze sobą najważniejsze dokumenty i informacje. Po latach mówił, że niemal na pamięć zna każdą z 4000 stron akt sprawy. Pochylmy się przez chwilę nad funkcjonującym niegdyś archetypem mordercy. Czy w dzisiejszych czasach możemy jeszcze mówić o tym, że największych zbrodni dopuszczają się osoby o określonych cechach charakteru? Nauczeni wieloma historiami z kanału kryminalnego z pewnością wiecie, że sprawca morderstwa wcale nie musi być osobą niezrównoważoną, wiecznie agresywną czy zaburzoną psychicznie. Wielu zabójców wiedzie spokojne, rodzinne życie. Niektórzy z nich nie budzą żadnych podejrzeń w swoim otoczeniu. Są mili, uczynni, często bardzo dobrze wykształceni oraz usytuowani finansowo. Inni to geniusze, którzy są w stanie bardzo precyzyjnie zaplanować swoje czyny, przewidując najmniejsze szczegóły. Trzeba przyznać, że obraz inteligentnego przestępcy zaczął górować w przestrzeni publicznej nad niewykształconym, złym do szpiku kości i zdolnym do wszystkiego sprawcą. Krystian Bala był raczej tym pierwszym. Cechował się bowiem dużą inteligencją, wiedzą i na pozór wiódł spokojne życie. Na pozór, bo zeznania sąsiadów mówiące o częstych awanturach z żoną, jak i wspomnienia samej Stanisławy rzucają jednak inne światło na osobę autora książki. Według policyjnych psychologów, wykreowany przez media masowe powszechny obraz psychopaty ma niewiele wspólnego z rzeczywistością i prowadzi do utwierdzenia społeczeństwa w wielu stereotypach. Jednym z nich jest niewielka inteligencja seryjnych i wielokrotnych sprawców.
Stereotyp ten powstał najprawdopodobniej na skutek problemów z wykrywaniem tego typu spraw. Długie pozostawianie sprawców na wolności sprzyja opinii o ich ogromnym intelekcie. Opinię tę podgrzewają również bohaterowie większości filmów o tej tematyce. Jak uważa policja, mimo że niektórym sprawcom seryjnych morderstw nie można odmówić wysokiej inteligencji, to w rzeczywistości znaczna większość z nich nie wyróżnia się specjalnie w swoim środowisku. Częściej są to osoby prymitywne i prawdopodobnie na skutek zaburzeń osobowości przejawiają braki w wykształceniu. Badania pokazują, iż sprawcy przestępstw na tle seksualnym wykazują wyższy poziom inteligencji niż zabójcy dopuszczający się zbrodni na innym podłożu. Nie oznacza to jednak, że przewyższają oni ogół populacji. Czy Christian Bale wpadł w pułapkę własnej twórczości? Czy to możliwe, żeby umyślnie zamieścił w swojej książce historie powiązane z zabójstwem Dariusza J.? A może chciał zostać złapany? Może popełnił zbrodnię, bo chciał uwiarygodnić oraz urealnić opisane przez siebie sytuacje? A co, jeżeli tak bardzo zatopił się w swojej opowieści, że aż zapomniał usunąć z niej obarczających go faktów? Sam jeszcze kilka lat temu mówił, że z pewnością został wrobiony. Nie potrafił jednak stwierdzić, czy jego sprawa jest tylko zbiegiem okoliczności, pełnym przypadków, fałszywych ekspertyz i zeznań, czy może jest starannie przygotowaną intrygą wymierzoną właśnie w niego. W grudniu 2007 roku sąd apelacyjny we Wrocławiu skierował do ponownego rozpatrzenia dwa zarzuty – zabójstwa i kradzieży telefonu. Rok później sąd okręgowy ponownie uznał Christiana Bale za winnego dwóch wspomnianych czynów. W dniu 13 maja 2009 roku sąd apelacyjny utrzymał wyrok 25 lat pozbawienia wolności, a 12 maja 2010 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację. Obecnie mamy rok 2023, co oznacza, że Bale odbył już 18 lat kary. Jeśli wszystko pójdzie po jego myśli, może wyjść na wolność w roku 2030. W więzieniu wiedzie nieco inne życie niż współosadzeni. Raz na jakiś czas odwiedzają go dziennikarze, osoby związane ze środowiskiem filmowym czy jego przyjaciele. Jest dziś jednym z najbardziej znanych przestępców w Polsce, a nad zobrazowaniem jego historii zastanawiano się nawet w Hollywood. Ponadto na łamach amerykańskiego tygodnika New Yorker ukazał się artykuł na temat sprawy Christiana Bale. Jego autorem był znany pisarz i dziennikarz David Grann. W kwietniu 2011 roku świat medialny obiegła informacja o tym, iż reżyser Roman Polański zastanawia się nad ekranizacją tego tekstu. W 2016 roku powstał film fabularny pod tytułem Dark Crimes, w którym zagrali m.in. Jim Carrey, Agata Kulesza, Robert Więckiewicz i Zbigniew Zamachowski. Miał być on inspirowany całą historią oraz książką Amok. To jednak nieprodukcja Dark Crimes sprawiła, że Christian Bale zyskał większą popularność i sporą sumę pieniędzy. W roku 2017 na ekrany kin wszedł film Amok w reżyserii Kasi Adamik. W rolę Christiana wcielił się zdolny aktor młodego pokolenia Mateusz Kościukiewicz. Autor książki za prawa do nakręcenia filmu miał otrzymać ponad 120 tysięcy złotych. W roku 2012 Christian zapowiedział wydanie swojej kolejnej książki. Odgrażał się, że będzie ona atakiem środowiska wrocławskiej palestry. Miał wymienić w niej z imienia i z nazwiska skorumpowanych sędziów, prokuratorów i policjantów. W tym samym roku w internecie miało ukazać się inne jego dzieło, a mianowicie książka pod tytułem Deliryk, która jednak do dziś nie miała swojej premiery. Historia opisana w książce Amok miała bezpośredni wpływ na przebieg śledztwa, jednakże ostatecznie biegli psychologowie stwierdzili, że jej treść nie zawiera elementów odnoszących się do zabójstwa Dariusza J.
Za dowody winy Krystiana Bali uznano badania wariografem oraz jego ustne przyznanie się do winy podczas jednego z przesłuchań. Czy po wyjściu z więzienia zdecyduje się na napisanie kolejnej książki? Tego nie wiemy. Pewnym jest jednak to, że jego poczynania bacznie będą obserwować policjanci i prokuratorzy. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jak zawsze zachęcam Was do komentowania opisanej historii. Czy według Was autor książki jest winny morderstwa, czy stał się może ofiarą systemu? A jeżeli ten odcinek trwał za krótko, polecam Wam ostatnio opublikowany podcast, w którym opowiadam historię byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Michała Listkiewicza. Ten film wyświetla się właśnie na Waszych ekranach. Dziś życzę Wam, moi kochani, spokojnego i bezpiecznego tygodnia. Do usłyszenia.